Dzień dobry Państwu, Andrzej Gorlewski, witam. Nie wiem, czy na pierwszej, ale na pewno jednej z ważniejszych i jednej pewnie z głównych debat samorządowych w Polsce. W niedzielę Polacy po raz szósty będą wybierać swoich radnych, a po raz trzeci będą sami wybierać prezydentów, wójtów i burmistrzów w wolnych wyborach. Kandydatów, jak Państwo wiedzą, jest prawie 250 tysięcy. Tutaj z nami jest 20 kandydatów z całej Polski, czyli kandydaci na prezydentów miast, na radnych sejmików, na radnych rad miejskich, więc to jest taki creme de la creme polskiej samorządności. Cieszę się, że Państwo są. Jest 5 komitetów, to są komitety, które zarejestrowały swoje listy w wyborach do sejmików we wszystkich województwach. Państwo będą odpowiadać na 4 tematy. Tematy związane z rozwojem samorządów, z rozwojem państwa społeczności lokalnych i będą także przedstawiać swoją wizję samorządności. Każdy z komitetów, Państwo wiedzą doskonale, ma tyle samo czasu, a będziemy odpowiadać w kolejności numerów, które zostały wylosowane w Państwowej Komisji Wyborczej. W takim razie zaczynamy od pierwszej kwestii, czyli o tym, jaki jest Państwa program dla samorządów, co Państwo zrobią, żeby ludziom rzeczywiście żyło się lepiej, co mogą Państwo zrobić jako samorządowcy, żeby podnieść jakość życia mieszkańców i na to każdy z komitetów ma 3 minuty. Bardzo proszę, zaczynamy od Komitetu Wyborczego SLD. Paulina Piechna-Więckiewicz, Radna Miasta Stołecznego Warszawy, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Państwu. Samorząd jest najbliżej ludzkich potrzeb, dlatego pierwszym filarem myślenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej o wyborach samorządowych jest człowiek. Nasz program wyborczy jest przeznaczony dla każdego członka wspólnoty samorządowej bez względu na płeć, wiek czy co istotne, równie istotne dla nas, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wyznanie. Rozpoczynając od najmłodszych. 57% dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Polsce jest objętych wychowaniem przedszkolnym. To jest za mało. W Unii Europejskiej, w krajach Europy Zachodniej standardem jest 90%. Dlatego chcemy zmienić zasady finansowania przedszkoli. Chcemy, żeby dotacja z budżetu państwa, subwencja szła za przedszkolakiem. To jest postulat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chcemy również, żeby państwo brało udział w budowie przedszkoli. Chcemy, żeby nasze dzieci, jestem młodą matką, wiem jakie to jest ważne, miały bezpieczną i dobrą opiekę w żłobkach, żeby każda gmina miała taki żłobek. To również są postulaty Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ważni są młodzi ludzie, ważne są kobiety. Nie jesteśmy mniejszością w tym kraju. Ponad 50% społeczeństwa polskiego stanowią kobiety. Dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej ważne jest, co się dzieje z kobietą, która wraca z urlopu macierzyńskiego. Co się dzieje z kobietami na rynku pracy. Nie jesteśmy mniejszością, ale to my stanowimy większość bezrobotnych. Dlatego w tej sferze rynku pracy kobiety powinny być również, to my postulujemy, Sojusz Lewicy Demokratycznej, w głównym okręgu naszych zainteresowań. Samorząd terytorialny to również młodzi ludzie, to wyrównywanie szans na rynku pracy, to wyrównywanie szans w dostępie do własnego mieszkania. Wielu młodych ludzi, wielu młodych małżonków, ale również osobach żyjących w związkach partnerskich nie ma własnego konta. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce, żeby wspierało mieszkalnictwo zarówno państwo, jak i samorządy terytorialne. Marek Wikiński, kandydat na prezydenta Radomia. Dzieci, młodzież, młode małżeństwa, kobiety, to wszystko nasze priorytety, ale jako Sojusz Lewicy Demokratycznej pamiętamy również o seniorach. Dla nas słowo emeryt znaczy tyle co zasłużony, a nie jak dla liberałów wysłużony. Dlatego proponujemy kartę seniora. Chcemy, aby w polskich miastach ludzie, którzy ciężką pracą zasłużyli na najwyższy szacunek, mieli łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, do służby zdrowia, do opieki społecznej. Dlatego kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kiedy wygramy wybory, wprowadzą kartę seniora dla wszystkich naszych emerytów i rencistów. Mamy również program dla osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję panie pośle. Teraz czas na Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry państwu, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
Obok mnie pani Danuta Bodzek, kandydatka na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jak również do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i pan Tomasz Woźbiński, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, mówiąc o dalszym rozwoju samorządności, bo tak rozumiem to pytanie, powinniśmy zacząć od kwestii fundamentalnych, od dalszego procesu decentralizacji, który powinien mieć miejsce w Polsce, a po drugie od zachowania konstytucyjnych zasad należnych środków na zadania, które samorząd ma wypełniać. Do tej pory jest niestety tak, że zadań nam przybywa, przekazywane są kolejne obszary, kolejne odpowiedzialności, natomiast środki finansowe często są nieadekwatne do tych zadań. To taka fundamentalna zasada. Zresztą samorząd podlega ochronie sądowej, ochronie konstytucyjnej. Po drugie, oczywiście fundamentalne kwestie, które dotyczą wszystkich naszych wspólnot, od wspólnot sołeckich, poprzez gminne, powiatowe, aż po wojewódzkie, czyli zrównoważony rozwój. My stawiamy na to, aby wyrównywać warunki życia ludzi w środowiskach polskiej prowincji, polskich wsi, polskich małych miasteczek z warunkami życia w dużych ośrodkach miejskich. To jest oczywiście bardzo trudne i pewnie do końca niemożliwe, ale każde miejsce zamieszkania powinno się charakteryzować tym, żeby na przykład dostęp do usług społecznych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, były porównywalne. Człowiek jest najważniejszy, to jest nasze hasło. Wywodzimy to z personalizmu chrześcijańskiego, z faktu, że osoba ludzka jest najważniejsza i wszystkie nasze działania, wszystkie kroki, które czynimy w obrębie naszych wspólnot, mają temu służyć, aby realizować potrzeby człowieka. Proszę Państwa, oczywiście kolejne obszary są niezwykle ważne. Ja bym je uszeregował w takiej kolejności. Infrastruktura, zwłaszcza infrastruktura drogowa, kolejowa, ale też lotnicza. Następnie usługi, ważne usługi społeczne, jak zdrowie, jak edukacja, jak kultura. Wreszcie wszystkie elementy polityki społecznej. My mamy program wrażliwy na potrzeby ludzi, zwłaszcza tych słabszych. Panie marszałku, jeszcze będzie okazja, żeby o tym powiedzieć. Pan trochę wybiegł z odpowiedziami przed moje pytania. Ja Państwu przypominam, że chodzi o to, żeby przedstawić, co Państwo chcą zrobić, żeby podnieść jakość życia mieszkańców i czy mają Państwo sposoby, by to uczynić. I poproszę o odpowiedź Komitet numer 3, czyli Polską Partię Pracy, sierpień 80. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej debaty i za zaproszenie nas, najmłodszego Komitetu Wyborczego, komitetu, który jest jedynym ugrupowaniem pozaparlamentarnym, który zarejestrował listy do wszystkich okręgów sejmików wojewódzkich. Bardzo za to dziękuję. Polska Partia Pracy jest najmłodszym komitetem, ponieważ średnia wieku naszych kandydatów to 36 lat. Wszystkie inne ugrupowania, ich średnie zaczynają się o 10 lat wyżej. To dlatego, że daliśmy szansę ludziom młodym. Ugrupowanie moje jest ugrupowaniem otwartym, nowoczesnym i chcemy budowania nowoczesnej Polski. Ugrupowanie moje na swoich listach ma także ponad 40% kobiet. Z uwagą śledziłem kilka miesięcy temu debatę, która odbywała się w parlamencie o roli kobiet w życiu społecznym, w życiu politycznym. Ileż było deklaracji, że kobiety będą angażowane w politykę, mówiono o parytetach. Tymczasem moje skromne ugrupowanie, Polska Partia Pracy, wystawiło największą reprezentację kobiet, ponad 40%. Nie będę mówił o drogach, o nowych technologiach, to wszyscy będą mówić. Powiem o trzech rzeczach ważnych dla mojego ugrupowania. Po pierwsze, to praca. Mało robi się dlatego, aby powstawały nowe miejsca pracy. Mało się robi dla osób młodych, aby nie wyjeżdżały z Polski za chlebem. Olbrzymia rola samorządów w rozdysponowywaniu funduszy europejskich na tworzenie miejsc pracy. To, co nas szczególnie boli, to to, że 1/3 miejsc pracy w Polsce jest na tak zwanych umowach śmieciowych.
bez prawa do zasiłku, bez prawa do urlopu, do zwolnienia lekarskiego, do wzięcia jakiegokolwiek kredytu. Druga sprawa to budownictwo mieszkaniowe. Również w tej chwili okres programowania 2007-2013 już praktycznie został rozdysponowany, ale chcemy, żeby w następnym okresie znaczne strumienie pieniędzy europejskich były skierowane na budownictwo komunalne. Młody człowiek bez własnego mieszkania nie ma szansy na funkcjonowanie w Polsce. Chcemy to zmienić. I w końcu trzecia ważna rzecz to tak zwane usługi komunalne. Edukacja, służba zdrowia. Sprzeciwiamy się wszelkim formom prywatyzacji usług komunalnych. Będziemy starali się tworzyć przymierze antyliberalne z wszystkimi ugrupowaniami, które myślą podobnie jak my. Bardzo dziękuję, że będzie okazja. I teraz o tym, co zrobić, by ludziom żyło się lepiej w samorządach. Komitet czwarty, czyli Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Witam wszystkie pozostałe komitety biorące udział w tej debacie. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Kierwiński, jestem kandydatem Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Przedstawię również skład naszej drużyny, pani Jolanta Koczarowska, wieloletni samorządowiec, kandydatka do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz pan Tomasz Kucharski, wieloletni samorządowiec, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska od chwili, kiedy rząd Donalda Tuska przejął władzę w Polsce, jest pierwszą partią, która konsekwentnie przekazuje zarówno kompetencje, jak i środki do samorządów. Już do tej pory urzędy wojewódzkie, Urząd Wojewody został ograniczony o wiele kompetencji, które przeszły obecnie do samorządu mazowieckiego, do samorządu województwa mazowieckiego. Za tym idą również środki. Liczymy na to i będziemy dalej kontynuować te projekty, które przekazują środki do samorządów, które uwalniają energię samorządów do współpracy na różnych szczeblach oraz uwalniają energię samorządów do współpracy z poziomem rządowym. Ja przypomnę, że to Platforma Obywatelska rozpoczęła taki program jak program poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych, czyli tak zwany program schetynówek. Do tej pory zrealizowaliśmy już prawie 2700 kilometrów takich dróg i to jest właśnie wymierny efekt współpracy rządu z samorządem. To na pewno będzie kontynuowane. Kolejny aspekt to budowa kompleksów sportowych Orlik. Do tej pory wybudowano już prawie 1300 tego typu obiektów na terenie całego kraju i to znów jest doskonały przykład współpracy rządu z samorządem lub samorządów różnych szczebli. Co ponadto, oczywiście place zabaw, program wdrożony przez Platformę Obywatelską, program wspierania tych samorządów, które obok szkół chcą budować również place zabaw, fundusz sołecki, czyli wspieranie tych projektów, które są najbliżej mieszkańców, takie małe projekty, które rozwiązują najwięcej bieżących problemów. To także biblioteka plus podłączenie bibliotek gminnych, powiatowych do sieci komputerowej, tak żeby te biblioteki były centrami wiedzy, bo w Warszawie, w dużych miastach nie mamy z tym problemu, internet jest powszechny, natomiast z całą pewnością w mniejszych gminach nie jest to takie normalne. Platforma Obywatelska idzie do wyborów, do tych wyborów z hasłem z dala od polityki, ale z dala od polityki nie oznacza bez polityki, tylko z dala od wielkiej polityki, z dala od kłótni, sporów na poziomie sejmowym. Chcemy realizować... Bardzo dziękuję, o tym jeszcze będziemy mówić.